witam serdecznie w piątym kole. Słychać i widać musi być w samochodzie zawsze bardzo dobrze. Naprawdę. Uwierzcie mi Państwo, głośno grająca muzyka to też nieprzyjaciel kierowcy. Może jest ona fantastyczna do cudownego słuchania w niektórym okresie wieku, ale na pewno nie jest dobra na drodze tam, gdzie jest duży ruch. Dlatego, że musimy słyszeć to, co się dzieje wokół nas. Czy sygnały pojazdów uprzywilejowanych, czy po prostu w ogóle sygnały innych kierujących na drodze, że coś się dzieje. To jest ważna sprawa, Państwo drodzy. Naprawdę, to jest tak ważna sprawa jak okulary na słońce. To jest tak ważna sprawa jak dobre samopoczucie. Boją się tutaj nas ludzie, omijają dookoła, nie wiem czemu. Jak można tędy bardzo ładnie przejechać? Ale kochani, stanęliśmy w jednym ważnym dla nas miejscu. Ulica Utrata. To ta ulica, o której od jakiegoś czasu mówimy, że za 5 milionów złotych otrzymała nowy garnitur, nową nawierzchnię. I kiepsko się z tym czuję. Zapowiadano gwarancyjne naprawy na tej ulicy. Zapowiadano je prawie 3 lata temu. I została tylko zapowiedź, a gwarancyjnych napraw jak nie było, tak nie ma. A ulica niszczeje z każdą chwilą. Proszę, macie Państwo tego dokładny dowód. Dwa takie znaczące otworki w nowej nawierzchni jezdni drogi. W tej ostatniej warstwie ścieralnej widać w SMA wydarte żywcem. Nie wiem, jak to się stało, że one odpadły, ale jeśli do zimy te otwory i inne im podobne, jest tych otworów w jezdni ulicy Utrata mnóstwo, nie zostaną zabezpieczone, to tutaj zimą przy lekkich roztopach dostanie się woda, a mróz zrobi swoje. I tak już 5 milionów złotych poszło. Dlaczego? Dlatego, że możemy wskazać mnóstwo mankamentów na tej naszej drodze, pięknie wyremontowanej, która ma już takie kolejny, że przed remontem nie miała ich takich. Ale mamy kilka rekordów takich w naszym mieście, takich pseudorekordów, które ludzi zadziwiają. Pseudorekord to właśnie Utrata. Popatrzmy jeszcze, podjedźmy do skrzyżowania z ulicą Sejneńską, bo to bardzo ciekawe miejsce. Już nie mówię o tym miejscu, które widać tam z daleka, na którym jakoś tak się teraz złożyło, tydzień w tydzień, po parę kolizji tłukących się szkieł, szyb i tak dalej samochodów. Ostatnio były nawet dwa groźne wypadki drogowe. Na szczęście zakończyły one się pozytywnie dla kierujących, czyli obrażenia niewielkie, a wyglądały bardzo groźnie. O nich żeśmy mówili, kochani Państwo, ale co to wypadek? No ile wczoraj, jadąc na jeden z materiałów, to w moment widzieliśmy parę kolizji. W moment, to jedna z nich, popatrzcie Państwo, widać. Rozbite dwa samochody i kierowca się przyznaje autentycznie. Przyjaciel, kolega, którego znam od lat, no mówi: stary, no skręciłem w lewo. Jak skręciłem, sam nie wiem. A no właśnie. Długotrwająca wysoka temperatura, zmiany ciśnienia, powakacyjne roztargnienia, wszystko weźcie Państwo pod uwagę, żeby być skoncentrowanym na drodze i żeby było bezpiecznie. To jest droga szalenie niebezpieczna, a o niej mówią, będą mówić dzisiaj specjaliści z policji. Tu ostatnio zdarzył się cud, ale jaki, nie uprzedzajmy faktów. Jedźmy na to skrzyżowanie z Sejneńską, dobrze? A teraz to już taki niebezpieczny odcinek naszej pracy przy skrzyżowaniu z Sejneńską. Utrata Sejneńska. Dlatego od razu ubieram się w kamizelkę, żeby ludzie nas widzieli, żebyśmy my widzieli ludzi. Proszę, patrzcie Państwo, ile centymetrów poniżej drogi jadą samochody. Dosłownie. Ja już tutaj w ramach aktu odwagi przyklęknę i proszę zobaczyć. Na wysokość dłoni tu jest taki garb ogromny. Dziura, tędy przejeżdżający rowerzyści albo maluszek z niewielkimi kołami, tu już troszeczkę większe są opony, to jest niebezpieczne. Niech do tego dojdzie trochę deszczu. Przecież to natychmiast wyrzuca w drugą stronę. A tu w to miejsce, panie i panowie, włożono 5 milionów waszych pieniędzy w taką drogę, która dzisiaj tak wygląda. Proszę, nawet się odwarstwia. O, proszę, chcecie Państwo zobaczyć, jak się odwarstwia? Ano tak się odwarstwia. Przecież to wszystko jesienią diabli wezmą. Tak się odwarstwia, o tak wygląda. Chcecie Państwo kawałek nowoczesnej SMA na pamiątkę?
utrata Sejneńska. Przyjeżdżajcie, ludzie kochani, turystyczna pamiątka z Suwałk. W podpisie jeszcze trzeba podpisać Bubel Only Company. No taka jest prawda, niestety. Tak wygląda, środek pęknięty, tam przy linii widać, to są połączenia warstw, tak jak bierze maszyna kładząca asfalt. Też tam Państwo zobaczycie w tamtych liniach. Tam widać pęknięcia, szczególnie na malowanej linii. W te pęknięcia także wiosną, przy wiosennych roztopach albo jesienią, kiedy się pojawią pierwsze przymrozki, w tych pęknięciach też będzie zalegać woda i rozsadzać ten asfalt. Szczególnie na przedwiośniu jest to bardzo niebezpieczne. Wtedy niszczy się najwięcej dróg. Dalej to nasze skrzyżowanie, ulubione w dzisiejszej audycji. Głośno, prawda? No ale przejeżdża tego kilkanaście tysięcy w ciągu doby, kochani Państwo. Sygnalizator do kierowania ruchem na tym skrzyżowaniu. Czytelny, widoczny. W miarę, prawda? Był kiedyś czas, kiedy mówiono, że niewidoczne, bo brudne te szkiełka. Ostatnio dbają panowie pewnie o to, bo jest czytelny mimo słońca. Nad nami z prawej strony, proszę, zapaliło się światło czerwone, a nad nami z prawej strony strzałka do skrętu. Proszę, jest. I cóż ta strzałka oznacza? Pamiętacie, panie i panowie, co przepisy mówią na ten temat? Ano mówią, że ta linia, tu, ta linia, którą tutaj mamy, warunkowego zatrzymania, to jest jednocześnie linią, która określa przy strzałeczce zielonej miejsce zatrzymania dla absolutnego, bezwarunkowego zatrzymania, czyli tak jak ze znakiem stopu rzecz związana. Czyli pan podjeżdżając do tej linii powinien się tu zatrzymać. Zatrzymał się? No po co? Przecież przepis nic na ten temat nie mówi wtedy, kiedy zdawał ten pan prawo jazdy. Ten przepis wtedy nic nie mówił. No ale teraz mówi wyraźnie, żeby skręcić przy strzałce warunkowego skrętu, linia tu wyznaczona lub też linia miejsca, w którym doskonale widać, co się dzieje w obrębie skrzyżowania, bo i taką możemy wybrać, jeśli nie ma linii stopu, to jest linia, która mówi, że musimy się zatrzymać. Jak na pustyni Błędowskiej, nawet żeby nikogo tam nie było. Żeby na tej drodze nikt nie przejeżdżał. Kiedy skręcamy przy strzałce warunkowego skrętu, to ona oznacza, poza tym, że jest to skręt warunkowy, w którym skręcając trzeba ustąpić wszystkim innym użytkownikom drogi znajdującym się w ruchu w tym czasie, ona też oznacza znak stopu. Panie i panowie, stop, rozejrzyj się, dopiero jedź dalej. Nawet gdyby nikogo nie było na skrzyżowaniu, bo tak mówi przepis. Szanujmy przepisy, bo nas przestaną szanować. Naprawdę. A tu przez chwilę wystarczy się przyjrzeć. Proszę, pojechała nauka jazdy, zatrzymał się tu człowiek. Instruktor uczący człowieka, który ma dobrze jeździć po naszych drogach. Nikt się nie zatrzyma. Proszę, macie następny samochodzik. Renault skręcający i się nie zatrzyma. A teraz, panie i panowie, mamy dla was rewelacyjną wiadomość. Tą, co opowiadałem na samym początku, że usłyszycie państwo rewelację. No jakaż by to nie była rewelacja, człowieka państwo znacie, Wojciech Opanowski. Dzień dobry państwu. Wojtku, dzień dobry. Rewelacja niesamowita. Jak ten człowiek jechał, tym powiedzieć? Koniec świata. Tego nie wiemy, jechał na pewno. Wczoraj około godziny 19.45 policjanci ruchu drogowego, patrol samochodem nieoznakowanym poruszał się na drodze Suwałki-Budzisko, na drodze krajowej numer 8. O tej, gdzie stoi. Tak, i dojeżdżając do Suwałk, przed sobą zauważyli samochód ciężarowy, tir z naczepą, który, no, można powiedzieć, jechał od lewego do prawego pobocza, zmuszając tym samym kierowców jadących z naprzeciwka do wykonywania gwałtownych manewrów skrętu na pobocze i zjeżdżania na pobocze. Pewnie wyglądało tak, że człowiek nad tą kierownicą nie panuje zupełnie. I co się okazało po zatrzymaniu? Policjanci zatrzymali tuż przed Suwałkami, tuż przed Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I po przystąpieniu do kontroli okazało się, że kierowca ma nie tylko problem z poruszaniem się, ale ma również problem z wyartykułowaniem jakiegokolwiek słowa.
Był kompletnie pijany, jednym słowem. Po zbadaniu okazało się, że ma ponad 3,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 3,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieprzyjemny, nieprzytomny człowiek po prostu. Jak ten człowiek jechał, coś nie. Z opinii policjantów, którzy kontrolowali tego kierowcę, wynika, że zapobiegli oni najprawdopodobniej katastrofie w samych Suwałkach, bo gdyby doszło do tego, że wjechałby na teren Suwałk, po drodze mijając skrzyżowania, ronda, mogłoby dojść do tragedii. Tragedia, no ludzie, bandyta. Przepraszam, że tak mówię przy panu Wojtku. Policjant słyszy, ale ja biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Bandyta, drodzy państwo, no coś nieprawdopodobnego. 3,3 alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest człowiek nieprzytomny. No to, a on dopiero ruszył, bo to z granicy. W ogóle jak te tam przejechał zakręty odszybnić? O dziwo i na całe szczęście nie mieliśmy żadnego zgłoszenia, aby po drodze zderzył się z innym pojazdem, bądź pieszym czy rowerzystą. Koniec. Na całe szczęście, bo wiadomo, tir to jest potężna masa i przy zdarzeniach z udziałem samochodów ciężarowych, no to są skutki z reguły katastrofalne. Ja już nie mówię z jakich przyczyn, ale ostatnio mieliśmy tu, pamiętasz, wypadek, gdzie ten tir wjechał w kiosk, przerwał, na parking, powyłamywał wszystko dookoła. Jakżeż było niebezpiecznie. I tu człowiek jeszcze w miarę panował nad tym pojazdem, a tu? No tragedia. Zdarzenia z udziałem kierowców samochodów ciężarowych może nie są liczne, ale jeżeli już właśnie dojdzie do takiego zdarzenia z uwagi na masę, dużą masę pojazdu, no skutki czasami są tragiczne. I weźcie to sobie, kochane panie i drodzy panowie, do serca. Posłuchajcie to, co mówi Wojtek Opanowski. Mówi dobrze, tak jak uważają policjanci, wprost nazywając rzecz po imieniu. Wypiłeś, człowieku, to samochód omijaj swój własny, nie wiem, o kilkanaście, a może kilkaset metrów. A najlepiej, jeśli nie potrafisz nad tym panować, to siądziesz do biesiady, kluczyki oddaj temu, który ci nie odda tych kluczyków minimum przez 24 godziny. I wtedy będzie bezpieczny. Mówiliśmy, drodzy państwo, że jest to miasto cudów. Popatrzcie, tam z daleka widać ten żółty samochód ciężarowy, tir z naczepą. Jedzie pod prąd, normalnie po pasie ruchu lewym swoim. Proszę, jak zatarasowana jest droga. Kochani państwo, niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Tego jeszcze nie było. Zatrzymanemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 lat. Ponadto sąd może zasądzić pokrycie kosztów i opłat postępowania oraz świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. No i bardzo dobrze, że takie historie są. Ja bym jeszcze prosił, bo patrzymy, jak tu ten ruch przebiega, Wojtku, żebyś powiedział o tych paru cyfrach, które ze zdarzeń wynikają. Cóż tu się dzieje? Więc z naszych obserwacji wynika, że kierowcy samochodów ciężarowych nie tyle uczestniczą w dużej ilości wypadków czy kolizji, aczkolwiek nie są to też małe ilości. W pierwszym półroczu tego roku na odnotowane 42 wypadki ogółem sprawcami tych wypadków byli to kierowcy ciężarówek. Jeśli chodzi o kolizje, to na 615 kolizji odnotowanych w pierwszym półroczu tego roku w 128 przypadkach byli to też kierowcy tirów. No to sporo. Czyli samochodów ciężarowych ogółem, bo to chodzi jedna o... jedna trzecia, no troszkę mniej mi się... O samochody powyżej 3,5 tony. Jest to uważane już za samochód ciężarowy, samochód, który ma masę do powyżej 3,5 tony. Tym bardziej, że ruch jest bardzo natężony i ostatnie pomiary, ostatnie badania wykazały, że w ciągu doby przez odcinek na terenie miasta drogi krajowej numer 8
przetacza się, że tak powiem, ponad 20 tysięcy samochodów, z czego 6 tysięcy tirów. W ciągu doby. W ciągu doby. W ciągu doby. 20 tysięcy samochodów. Mnóstwo tego jest. Dzięki serdeczne za udział w dzisiejszej audycji. I słuchajcie, kochani Państwo, ostrożnie z przestrzeganiem znaków. Pamiętajcie o okularach, bo jeszcze słoneczko. Od jutra, jak dzisiaj naszą audycję oglądacie, to w całej Polsce leje. A u nas jest słonecznie, ale to tylko wyjątkowo u nas. Od jutra podobno będzie się psuć pogoda. Ostrożnie, może być ślisko i niebezpiecznie. Do zobaczenia w następny wtorek.